Kościół korzystał kiedyś z ksiąg pokutnych. One wyznaczały wielkość pokuty za poszczególne grzechy i to doprowadziło do wielu nadużyć. I wydaje mi się, że byłoby podobnie w wypadku sztywnego podziału na grzechy powszednie i śmiertelne. Dlaczego? Pewnie dlatego, że to zupełnie inaczej wygląda u różnych ludzi. I nie chcę tutaj wprowadzać oczywiście subiektywizmu, jakiegoś skrajnego, że każdy może sobie wybierać, kiedy coś jest grzechem powszednim, a kiedy śmiertelnym. Nie, nie o to chodzi. Raczej chciałbym pokazać, że w różnych sytuacjach różnie z tymi grzechami bywa. Podział na grzechy śmiertelne i powszednie jest sztuczny. Bo czy jeśli poznamy materię grzechu, że ta jest ciężka, a ta jest lekka, to mamy już rozwiązany problem? Wydaje mi się, że nie. Zresztą rozważmy to na przykładzie. Chrześcijanin przez tydzień się nie modli, ani na różańcu, ani na jakiejkolwiek innej modlitwie, czy to rano, czy wieczorem, tylko w niedzielę pójdzie na mszę świętą. Jak zapytamy ludzi, jaki to grzech, to wszyscy powiedzą, no raczej powszedni. A teraz sytuacja inna. Ksiądz, osoba duchowna, z nazwy taka, która powinna zajmować się bardzo mocno duchowością. Przez tydzień się nie modli, nie odmawia brewiarza, który jest jego obowiązkiem, nie medytuje Pisma Świętego, nie odmawia różańca, koronki, niczego. I zapytamy ludzi, jaki to grzech, powszedni czy śmiertelny. To wszyscy skłaniają się bardziej ku śmiertelnemu. Także jak widzimy, sprawa nie jest jednoznaczna. Dlatego zamiast wikłać się w kwalifikatory, podziały, rozróżnienia, zadałbym jedno najistotniejsze pytanie. Jak dany grzech oddziela mnie od Pana Boga? Czy czuję swąd rozkładającej się duchowości, czy raczej jest to smutna, grzeszna nieprawidłowość? Dlatego, że religijność to nie jest wpisywanie się w jakieś przykazaniowe schematy, tylko pytanie o miłość.